Poradnik ten jest ściśle powiązany ze wcześniejszym tutorialem, gdzie pokazałem, jak zasłaniać dane obiekty, a tutaj pokażę, jak wyróżnić, a także jak zasłonić na przykład za pomocą mozaiki. Wpierw skupmy się, jak wyróżnić dany obiekt. Do tego celu będzie nam potrzebna maska, którą możemy sobie sami stworzyć na przykład w jakimś programie graficznym. Pamiętajmy, by maska była koloru białego, a tło koloru czarnego lub tło przezroczyste też może być. Ja sobie skorzystam tutaj, co daje nam Magis w samym programie. Co prawda Magis nam daje tylko kwadrat, który możemy sobie tam później edytować, prostokąt i tak dalej, i tak dalej. Ale jak już wspomniałem, można to sobie w innym programie graficznym zrobić jako na przykład koło, trójkąt lub tam jakąś inną figurę, co byśmy tego chcieli. Wejdę sobie teraz w tą zakładkę i w tła. Jeżeli byśmy nie mieli białego tutaj kwadratu, to możemy sobie go sami stworzyć tą opcją custom, po prostu przyciągając na dół. Wybieramy sobie kolor, jak wspomniałem, już biały. Tutaj ignoruj. No i mamy ten kwadrat. Na początku go sobie dopasuję do długości klipu. No i by teraz trzeba było go wyedytować, zmienić wielkość. Czyli znowu wchodzimy w zakładkę związaną z wielkością i pozycją. Jak widać, zaznaczyła mi się już tutaj taka przerywana linia wokół kwadratu. I teraz możemy sobie zmienić wielkość tego. Mam zaznaczone trzy moje proporcje. Sobie to oznaczę tak, żeby dowolnie kształtować ten kwadrat. Przesuwam głowicę na początek. Dopasuję sobie wielkość tej łódki. No i teraz by trzeba było to zanimować tak, by się ten kwadrat nam przesuwał z filmem, bo jak widać, stoi w miejscu. Skorzystamy z klatek kluczowych. Głowica na początku daje pierwszą klatkę kluczową w tym miejscu, gdzie się kwadrat znajduje. Nie będę tutaj tak już precyzyjnie robił, tylko tak, aby wam pokazać, jak to zrobić. Przesuwam sobie dalej. Jeszcze kawałek. No już prawie mamy. Oj, będzie stop. Jak puścimy, to ten kwadrat będzie się przesuwał. Powiedzmy, że jak już wspomniałem na końcu filmu, pokażę, jak to zrobić automatycznie. Tu ręcznie to przesuwanie zrobiłem. Ale na końcu filmu będzie odnośnik, gdzie można zobaczyć, jak to zrobić automatycznie, tak, żeby nie trzeba było się bawić tutaj ręcznie. No mamy ten kwadrat, jak teraz wyróżnić ten tutaj. Musimy skopiować sobie to wideo ścieżkę niżej, można zrobić to literą D. Zrobiła nam się identyczna kopia tego klipu. No i mamy teraz dwa klipy wideo i pośrodku naszą maskę. Teraz jak wyróżnić ten obiekt, żeby na przykład to miejsce było jaśniejsze, a tło ciemniejsze. Kliknęliśmy sobie w nasz kwadrat. Trzeba teraz wyjść w zakładkę Video Effect i Chroma Key. Pykamy sobie alfę. Na razie nic nam tu się nie dzieje. Zmieńmy sobie jasność. I jak widać, mamy ten obiekt już wyróżniony. Z tym, że całość trochę nieciekawie wygląda, bo mamy cały klip. Od początku tło jest ciemniejsze, a środek jest jaśniejszy. I można to też troszeczkę wyedytować za pomocą klatek kluczowych. Wróćmy do 100% i pobawimy się teraz poziomem wideo. Jasność jest teraz na 100% w tym okienku. Tak samo ten suwak jest na 100% ustawiony. O, widać, to się zmienia. I teraz tak. Początek ma być normalnie, a później nam po paru sekundach skoczyć to tło. Tło ciemne, a środek ma być jaśniejszy. Dodaję sobie klatkę kluczową z jasnością na 100%. Przesuwam sobie dalej. Dodaję kolejną klatkę kluczową, żeby dotąd mam 100. Przesuwam. I teraz zmienię sobie jasność. W ten sposób widz w pewnym momencie skupi się na tej łódce. Jakbyśmy teraz chcieli powrócić do poprzednich wartości, dodajemy klatkę kluczową w tym momencie. I tutaj sobie rozjaśnimy. Mamy te klapki kluczowe, jak teraz zamkniemy się,
i powrócił. Teraz pokazałem, jak wyróżnić dany obiekt. Ale cofnijmy teraz te zmiany. Możemy teraz też wprowadzić pikselozę, rozmyć to tło. Załóżmy jakąś mozaiką, rozmyciem. Ja pokażę to na przykładzie mozaiki. Tylko gdzie to było? Tu mamy rozmycie, to nie. O, tu mamy mozaikę. Tu sobie tutaj mozaikę. Z tym, że jak widzimy, mozaika nam wyszła tam, wszędzie tam, tylko gdzie nie chcieliśmy. Środek mamy bez mozaiki. Żeby teraz ta mozaika wskoczyła nam w środek, wystarczy tą strzałeczkę, która jest na tej pipie, skierować do góry. I już mamy mozaikę. I wcześniej pokazałem, jak zaznaczyć tło, a tutaj teraz widzimy, że sobie zmieniając parę parametrów, możemy sobie jakiś element zasłonić mozaiką. Oczywiście tą mozaikę też możemy sobie ustawić tak, żeby nam skoczyła w jakimś danym momencie. Zaznaczam sobie klip. Dajemy. Kolejne. Widać znowu na klatkach kluczowych. I teraz sobie tykniemy, że mam mozaikę nam skoczyć. Zobaczmy. Jak widać, w ten oto sposób, za pomocą jednego narzędzia, ogarnęliśmy dwie funkcje.